spacer po lesie. Skup się, In! Niech Łufu przepływa przez ciebie jak burrito przez jelita. Staram się, mistrzują, ale to trudne! Pamiętaj, za maszyste ruchy! To takie trudne! Trudne! To nie trening, tylko mycie! Mistrzują! Mają teraz taki wynalazek, wiesz, Yang? To sprzątaczka? Zazwyczaj niezły model kobiecy. Ej! Ja to powiedziałem? Sprzątanie dojo to nic. Kiedy byłem w waszym wieku... I byłeś stary? Szedłem 13 mil do dojo przez śnieg. Na starych nogach? Każdego ranka pożerał mnie przerażający człowiek śnieg. Doiłem wilkołaki. Aha! I rąbałem drewno na opał. Swoją twarzą. To takie staromodne. Wciąż mam drzazgi na twarzy. Widzisz? Fu, to jest wąsik. A to moja stopa, która spotka się z twoim tyłkiem, jeśli nie zaczniesz zmywać. Ale moje życie jest takie ciężkie, mistrzu Jo, takie ciężkie. Rano padł mi internet na 2 minuty. Tak, gdy pisałam SMS-y, złamałam paznokieć. Jak mam teraz pisać SMS-y? Oj, nie wierzę. Pomimo mojego ciężkiego treningu zrobiłem z was parę mięczaków. Czas na powrót do rzeczywistości. Suportacja! Wojownik Wufu powinien radzić sobie z przeciwnościami losu bez głupich komputerów, komórek czy płyt winylowych. Co? Już tego nie produkują? Nie. Wasze zadanie to trafić do domu z tego dzikiego lasu. Powodzenia! Świetnie. Droga, która prowadzi do cywilizacji. Trzeba iść pod górę. Czekaj, czekaj. Zadzwonię po prostu po taksówkę. Z tym paznokciem? Poświęcę się. O nie, wcale nie. Nic im się nie stanie bez komórki, jeśli nie podejmą głupich decyzji. Którędy idziemy? Wesołą ścieżką niestety pod górę? Czy drogą przez okrutny las, która jest lżejsza? Okrutny las. Cześć, jestem In. A ja Yang. I zdecydowanie popełniliśmy błąd. Czy coś się stanie? Patrz, duży, trwały most. A gdzie mosty, tam też ludzie i komórki. Tak! La 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 la. Cicho, głupcy, obudzicie strasznego trolla spod mostu. Jak tylko przejdziemy, będziemy bezpieczni. Nie! Idę po ciebie, stary! O, Billy, nie bądź głupi! A może nie powinniśmy iść mostem? Czemu nie? Troll nas nie zauważy, dopóki je kozy. Skończył jeść! Ruchy, ruchy, ruchy! Cześć, tu In! No i Yang! Jedna skóra! Żadna koza nie ucierpiała podczas kręcenia odcinka. Z wyjątkiem tej jednej, ale to kretyn! Żadnego telefonu, a idziemy już pół godziny. Jestem głodny, a troll zjadł wszystkie kozy. Patrz, żołędź! O nie, w skorupce! A niech to! Przeklinam cię! A niech to! Zaschło mi w gardle! Patrz! Mrożone frappuccino Dino! Tak, ale to ciężko wymówić. To takie trudne. Tak, za trudne. Czujesz to? Czy to ty? A słyszałaś odgłos? Nie? To musi być pepperoni. Będzie później. Halo? Jest tu ktoś? Pierwszy talerz na czosów był za ostry, drugi zbyt serowy, ale trzeci talerz był w sam raz. No. Halo! Śpiąca blondyno! Halo! Co? A? Ojejku, wrócą lata chwila! Jejcie! Powinniśmy się tym przejąć? Cześć, tu i... No i Yang! I powinniśmy się tym przejąć, ale... Pycha! Ach, nareszcie w domu... Ktoś wgniótł moje ergonomiczne siedzenie fotela! Ktoś wypluł płyn organiczny na mój kompozytowy antybakteryjny blat. Ktoś zabrał mojego pilota do kina domowego. To chyba oni. W mikrofali jest pizza. Częstujcie się. Obcy! Ratunku!
Anio! Czekajcie, my... Czekaj, proszę, możemy wyjaśnić! Kurczę, pamiętam czasy, kiedy niedźwiedzie po prostu straszyły w lesie. Mamusiu, podaj mi proszę kij golfowy numer 3. Będzie boleć. Uciekać! Ała! Świetnie, zabłądziliśmy. I wciąż jestem głodna. Och, moje biedactwa. Może pójdziecie do dobrej babuni? Sam nie wiem. Chodzimy do domu tylko z babciami w trampkach. Gdzie cukierki? No. Mamy w domu internet. No to już tam www runiemy. A! Masz rację, to było marne. To miejsce wygląda znajomo. O, może widzieliście mnie na kanale żywieniowym, kiedy wydałam książkę Jak podawać dzieci? Tak, musicie być głodni. Chcemy tylko skorzystać z internetu. Nie chcemy przeszkadzać. A jedzenie nie będzie kłopotem. O, przypomniało mi się coś zabawnego z biura. Jeść! 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 Jeszcze kawałek? To już ostatni. Dziękuję. Sprawdzę e-mail i dzwonię po taksówkę. O, ja zadzwonię, moje leniuszki. Wysiłek mógłby sprawić, że stwardniejecie. To takie tam. Dobra, dzięki za telefon. Pójdę do łazienki. To się nazywa ciacho. Obudziłaś mnie z magicznego snu? Dziękuję, króliku. A teraz uciekaj. Starsza pani chce się najeść. No, pewnie. Cały dzień nas karmi. Chcę, żebyśmy się najedli i jako jedyna się martwi. Niech to Jaś kopnie. Jestem zapieczona w placku. Spójrz na mojego brata. Nie, tam jest. Jestem tragicznie zapieczony w cieście. Ona chce nas zjeść na obiad? Tak. Yang, uciekajmy! Ona chce nas zjeść! Serio? Ale ratowanie życia jest takie trudne! Może podstawisz mi tu samochód? Leniwi są najlepsi. Chodźcie zjeść trochę nadzienia, to znaczy słodyczy, słodyczy. Jeszcze słodyczy? Brzmi nieźle. Chodzi o to, że was ugotuję i zjem! Mój internet! Teraz przegięłaś! Yangara! Yangara! Nie dam się zbić na kwaśne jabłko! Futbole! Kwaśne jabłko? A mnie się dostaje za wubuzar! Patrzcie jak śliwka w kompot! Łapiecie? Bo was zjem! O nie! Zapadamy się! Lefutacja! Musiałeś jeść bajaderkę! Nie wiedziałem, że będę obiadem! Ha! Spróbuj tego, mała wiedźmo! Spróbuj nas wyciągnąć! Za późno, moje przystaweczki! Zawsze jest pora na placek! Czuję spalenie. Nie musicie dziękować. Ratowanie to nasza praca. Ratowanie? Wy małe leniwe króliki! Das ist skandal! Fu. Oto zadowolony klient. Ruszmy się. Serio? Raczej turlajmy. Tak. Ej, nie bij mnie tymi obwisłymi rękoma. Teraz wam poka! Dom wygląda pięknie. Ja też. To ratowanie życia naprawdę mi pomogło. Mnie też. Może odrobina wysiłku nie jest taka zła? Mistrzujo, jesteśmy. Ciekawe, gdzie on jest. O, przepraszam panią. Szukam dwójki dzieci. Lenie, dość pyskate. Uszy nad głową, bez ogonków. O, uwielbiam dzieci. Wejdź, wejdź. Opowiedz mi o nich, a ja zrobię ci kanapkę. Czemu nie?
jeśli to nie kłopot. Nie, 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 to żaden kłopot. Miło mi, że się naje. Pachniesz spalenizną. O, często mi to mówią. Cześć, tu no i Yang! Oboje nauczyliśmy się dziś czegoś bardzo ważnego. Nie zapisałaś tego? O, chciałam, ale to takie trudne. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na